mamy biegnącego jaskra, więc zaraz z siebie zadanie. No, jak bardzo biegnie to chyba. Dajek. Nie wiem, czy to przeprowadź. Go, go. Jamp czy daktyl? A może stworzyć coś zupełnie nowego? Ach, nie mam weny. Co za koszmar. Geralt? Jak poemat? Nie można by tego przełożyć na jutro? Za późno. Będziesz musiał improwizować. Ha! Mistrz Jaskier! Obiecaliście zagrać nam weselu. Ułożyliśmy z Geraltem króciutki wiersz na dwa głosy. Raczysz posłuchać? Jaskier, co ty wyprawiasz? Chętnie. Serce ustało, pierś już lodowata. Ścięły się usta i oczy zawarły. Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata. Cóż to za człowiek? Umarły. Patrz, duch nadziei życie mu nadaje. Gwiazda pamięci promyków użycza. Umarły wraca na młodości kraje. Szukać lubego oblicza. Pierś znowu tchnęła, lecz pierś lodowata. Usta i oczy stanęły otworem. Na świecie znowu, ale nie dla świata. Czymże ten człowiek? Upiorem. Przestańcie! Pamiętam. Już wszystko pamiętam. Zabiła mnie Celina. I dopóki nie zostanę pomszczona, moja dusza nie zazna spokoju. Tu chyba idzie Celina, tak? No, widziałem ją za krzaka. Alino, to ja. Twoja siostra Celina. Jak widzisz, zostałaś pomszczona. Celino, nie win siebie. Wiem, że nie chciałaś mnie zabić. Ach, Alino, tak mi przykro. Sprawiedliwości stało się zadość. Jestem przeklęta i po kres czasu ma dusza będzie błądzić nocami po polach. Nie jest tak źle. Skoro udało się odczarować Alinę, istnieje szansa. Pomożesz mi, Wiedźminie? Postaram się. Dlaczego uratowałem Abigail? Bo jej cześć i cnota były zagrożone? Nie, bo złamane zostało prawo? Nie, bo wybrałem mniejsze zło? Nie, to Wielebny i jego trzutka dokonali wyboru. Jestem Wiedźminem. Nie osądzam, nie karzę. Rozwiązuję ludzkie problemy. Nie zawsze mieczem.